Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Metro Last Light. Ostatnio ukończyliśmy naszą podróż jako Anka. Myślę, że dzisiaj możemy jako Chinggis Han w trybie przetrwania na poziomie trudnym zawsze tak wychodzić. Usy znaczy normalne zadania. I wcielimy się w kolegę Ullmana. Bo Ullman żyje w naszych serduszkach. Akcja tej misji dzieje się chwilę po tym, jak za złotym pociągiem wyruszył Artyom razem z Hanem. Była ta wielka eksplozja, on wyniósł tego dzieciaka w rękach na powierzchnię i... No, i to wszystko było skoordynowane. Ullmane, przyjom! Tajemny agent Ullman na drodzie. Gledy, dożartuj się. Silne podchodzi, gotuj. Ach, to był najlepszy tajemny agent. Słuchaju? Wiesz, tunel tam nie zawalisz? Co wy, jak można? Zaraz, pilnuj tam. Ось і ти. I tyle było ze złotego pociągu. A to wszystko za sprawką Ullmana. A co najlepsze, Ullman nawet nie wiedział, że tutaj Chinggis Han się pojawi. No, gotowo. No, piękna robota. A ty tu czego? Długa historia. My переслідували той потяг. Ну, загалом ти його вже наздогнав, тож можеш і розповісти. До речі, хто це? Ми. О, а ти як швидко тут прийшовлеш, товаришу. Не сподівалем ще, щиро мовлюсь. Але то добре. Mogę już przejść? Niedobra tu syna. Trzymaj się bliżej do mnie i robi jak ja każę. Poczynajcie. Ten szlak prowadzi nas. O nie, Polianka, a ty przecież masz tutaj przeszłość na Poliance, towarzyszu. Może stać się wszystko, co zawodno. U jakomu rozumieniu? Тут люди бачать усяке. Хтось минуле, хтось майбутнє. Чудово. Неймовірно. Галюцинації. Учені в полісі вважають саме так. Галюцинації. Я ж гадаю, що все це не просто так. Полянка показує людям те, що їм слід побачити. Ну то хоч. Ходімо, з'ясуємо, що вона... О, діти. To nie ma tu już żadnych dzieci, jak się okazuje. To są martwi z dziećmi. No dobra, no to lecimy, prowadź. Ja będę tylko te pajęczyny eksterminował, bo to wiadomo. A, czy ja idę przodem, się nie bawię. No, to prawda, trochę im tutaj się zleżało. Nikt po nich nie przyszedł. No i właśnie, gdzie zniknął Han? Chwilę temu razem z nim podróżowałem. Teraz nagle widać tu żywych ludzi. Teraz żywych ludzi tu nie ma. Jakbyśmy byli uwięzieni w jakiejś alternatywnej wersji tego pociągu. Takiej mrocznej. Okej, wszędzie są duchy tych ludzi. Nie podoba mi się to. Han. Eksplozja. No, все хорошо. Значит так. Ходімо. Не варто тут затримуватися. No, definitivně ne, lecimy. To szybko, raz, dwa. Стій!
Що таке? Аномалія Електро. Це аномалія. Не ворушись. Вона реагує на рух. Добре. Ой, що? Можемо йти. Оце так так. Буде про що розповісти на базі. О, о тим, як даємо ще поразити аномалі, бо... Byłem ciekawy, czy wyczuje skok. Kucania nie wyczuwa, ale skok jak najbardziej tak. Zanotujcie to, moi drodzy. Możecie sprawdzić gamę innych ruchów, które sprawiają, że to nie działa. Tak, zdaje się tut. Co, syp na śmieci? Syp na śmieci. Sorry, taki mam refleks. Dobrze, mamy ubojniczek to. Mogę zapalniczkę? Dziękuję. Znasz Hanę, ja tu trzy dni pobiegłem. Co pomitył? No, lisz my kudyś zalizemo. Починає це діятися усіляка дурня. Boże, co za poskudny tunel. Chaj tobie grzeć! Taki zwykły nosa lisek. Оце так так. Ледь не обхезався. Думав, дістане. Тихо, тихо. Що? Тихше, слухай. Szczurki. Pająki? Pająki, zobaczcie jak one znikają. O co chodzi? Ale słychać szczurki, definitywnie. Zapalniczku, biegłom! Dodałem ci. Wow, widzisz? Szczury przechodzą przez ściany. Nie rzucaj mną na jakieś ścieki. Jeszcze byś mi zeskoczył na kolanko albo na piszczel. Bym nie miał nogi. Czort, z rudu stylkę paciuki nie baczył. Dobra, ja uciekam przed szczurami. Ej no, bez przesady, tu nie ma szczurów w tym miejscu. No w tym miejscu nie było szczurów, dajcie se siana. No zobaczcie, tu nie ma szczurów. Tu się normalnie powinno dostać wejść. Znaczy, inaczej. W późniejszym momencie pewnie się da, no ale... W takim wypadku mogę co najwyżej sobie tylko odkręcić to. No! Okej, nie mogę sobie nawet odkręcić. Przepraszam, że chciałem ze speedrunować i zobaczyć, czy gra się zbaguje w jakiś sposób. Nie, nie zbaguje się, bo nie pozwoli nawet na to. Boże, ile szczurów. Mam jakiś granat? Nie mam, a szkoda. No to nie możecie mnie bić, bo już nie możecie. Sobie myślę, a ja w międzyczasie załatwię, co trzeba załatwić. Jak na coś wpadniesz, Han, to daj znać. Ja na razie ładuję tutaj prąd. Bo go troszkę brakuje. Zabrali. Kim ty się tam strzelasz, towarzyszu? Byłem przygotowany, wiedziałem, że to zrobisz. Było zbyt oczywiste. Ulmane, cього мало, пошукай
To ci mało, kurczę. To ci jako pierwszy na to wpadłem, już wcześniej chciałem to robić, to mi nie pozwoliłeś. Dobra, ładujemy i coś jak na nas nie wyskoczy, to będzie święto narodowe. I za mną czeka... trup, wow, nie spodziewałem się tego, że będzie stał tam trup. No proszę. Jak ty ich przepuściłeś, jestem ciekaw tylko. Jednego rozumiem, dwóch jeszcze jak cię mogę. Ale trzech? No i co, wystarczy czy jeszcze? Jeszcze. A gdzie ja ci coś znajdę? Nie no, nie znajdę ci nic. Nie ma. Zależyło się tylko czekać i spodziewać się na matinku przyrodu. Ty główne nie ruchaj się. Nie w jakim razie. Nie no, dlaczego mi zabraniasz robić takich rzeczy? Jesteś naprawdę niemiły. Ja bym ci nigdy takich rzeczy nie zabronił. Anomalii. Tychże. Znasz, Hane? Chcesz spodziewać się na anomalii, nie nasza metoda. Dawaj kraści ich usich zastrzelimy. Tak, a masz tyle amunicji? Ona już tu. Efekt Tyndala z jego tego. Pająki też? Ej, ruszyłem się. Ruszyłem się. Biegam! 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 No ładnie ta anomalia porobiła tutaj temat. Skilki szaszłyka propadę. Oj, tyle szaszłyczków, kolego. Ale co zrobisz? No, czemu mnie coś poraziło? Nie miało prawa w tym miejscu. Najlepsze jest to, że nie otrzymałem za to żadnych obrażeń. Moje majże na polancie. Toż pora wykorkowywać szampańskie. Opuszczona stacja, nie podoba mi się. Ma jakieś takie duchowe vibesy. Jakby stała się tutaj jakaś tragedia. Spora tragedia. Jak ty możesz być takim... takim... bajdużym? No my z tobą żywi, żywi. Jeszcze skażesz, że nie rady. Rady, tak. No ot. Oni думают, що живі. Це просто аномалія. Нічого вони не думають, Хане. Галюцинація. Ну що, мужики, хильнемо? To niezła halucynacja, daje ci alkohol. Chciałbyś takie halucynacje mieć? Za te, co żywi. Pij teper. Tyż kazał nie rozmawiać nawet. A teper każu pij. Czyli rozmawiać nie możesz, ale pić jak najbardziej. Piwko wychylić z trupami. I... dobre piszło. Jak Han masz tatuaż na ręku. Czujesz, Hany? Niepogany ty chłopc. Lysz mowczazny jakiś. Усе з книжками своїми сидиш, тебе навіть випити умовити ціла справа. Будь простішим, народ до тебе потягнеться. Точно, бо так і сквасишся на самоті. Носачі! Біч хлопців! Біжу! Цикл остріл? Давно не бачив того. Добре, ну то бронімо. Як Хан. Це є найдивніше. Бачимо все з його перспективи. Dobra, no ten mój bicykl nie jest najlepsza broń w gruncie rzeczy. Jest nawet w top dwóch broni. Jest chyba gorszy od dubletu nawet moim zdaniem. Nigdy go nie lubiłem jakoś przez to, jak się go nieporęcznie przeładowuje, ale doceniam go za kunszt po prostu tego, że ktoś wpadł na zrobienie takiej broni. To jest to bardziej oryginalne niż taki Ashot, który wygląda jak zwykła strzelba, czy dublet, który jest po prostu dwururką, tak? Taką typową z nosa dwururką. Skąd tyle nosalisów się tu nagle wzięło? Ktoś może to wyjaśnić? Chyba rower mi nie działa. No nie jest łatwo z taką ilością przeciwników, to muszę przyznać. Koniec? Oczywiście, że nie.
Widzicie, tyle mięsa z nosa lisów mieli. Niektórym tu już nawet oczu brakuje. And that's the joke, bo nosalisy nie mają oczu. To są jak krety. Gdzie wszyscy? Obiśli nas! Na stacji bijnia! Жінок і дітей через бокові начебто вивели. Але південний вхід точно не втримають. Треба щось робити. Грубо на тій народній поліянці маче. Будувати південний прохід. Костик, залишайся зі мною. Зрозумів. Ясно. Ходімо, хане. Ну то як йдемо, то йдемо, ну. Чи через твою неконсеквенцію згине зараз чоловік? Tak, dlaczego miałoby być inaczej? No wiesz. Nie dodawaj się tylko do listy strat. Dobra, wygląda to naprawdę nieciekawie. Najlepiej to byłoby się szybko ewakuować. Ale niespecjalnie jest jak. Dobra, miny. Gitarka, nie mogę. Helsing zamiast cyklostrzału, jasne, dawać. Ładunki wybuchowe? Okej. Okay. Mogę się nadać. Jeden strzał w policję. Skąd kolejny? A to diabeł. Dostał. Dostał. Trzeba oszczędzać amunicję. No. Jeśli chodzi o oszczędzanie amunicji, możemy mieć pewien problem. Ej, wystarczy takich bujek. Muszę mieć gdzie się schować i napompować broń. No pompuj, pompuj, wypompuj zenzer. Ciśnienie tutaj wzrasta naprawdę niemiarodajnie. Chciałbyś. Jako Han mam mimo wszystko takie parapsychiczne umiejętności. Potrafię wyczuwać, z której strony chcą mnie zaatakować. No dobra. Jest ładunek, przykleił się 10 sekund. Podróże w czasie będą jakieś? No to nie było 10 sekund, definitywnie. Dobra, Han, nie baw się tutaj w Modern Warfare 2. Zawaliłeś wejście na poliankę, więc... Raczej już żadnego wsparcia nie będą mieli. Granaty masz? Okej. To teraz przynajmniej wiemy, co się stało z tą dwójką. Jak nie mam Ullman, też to zobaczył. Не знаю, чому Полянка вирішила показати це і тобі теж. Сподіваюся, ти ніколи не постанеш перед таким вибором, як я тоді. Я був надто молодий. Ходімо, хане, ні до чого тут засиджуватися. Ти правий. Ой, грубо ще поджало. Ой, грубо. To taki właśnie bardzo fajny, treściwy kawałek tej historii. Fajnie, że to się tak wszystko splata w taką jedną spójną całość. Ale to byłoby na tyle. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach i bywajcie.